Pan profesor prowadzi pierwszy panel, który już za chwilę się rozpocznie, pod tytułem Godność człowieka jako podstawa polskich polityk społecznych. A ja mam przyjemność zaprosić szanownych panelistów. Profesor Małgorzata Dajnowicz, Uniwersytet w Białymstoku. Profesor Jerzy Halicki, prorektor Uniwersytetu w Białymstoku. Ksiądz profesor Marek Ławreszuk, kierownik Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz ksiądz dr Adam Matan, kapelan Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku. Jesteśmy w komplecie. W związku z tym, że mieliśmy możliwość obejrzenia pięknego filmu, mamy lekkie opóźnienie, a musimy zachować dyscyplinę czasową. Dlatego już Państwa uprzedzamy, że czas na dyskusję po tym panelu zostanie skrócony do 10 minut. Aczkolwiek będzie możliwość zadania pytań z publiczności również. Zapraszamy. Dziękujemy. Dzień dobry Państwu, witam Państwa niezwykle serdecznie. Przed chwilą organizatorzy rzekli, że mamy czas do 12. Myślę, że będą nas tolerować do 12.10, zatem mamy 50 minut zamiast minut zdecydowanie więcej, się 60-75. Jak. Każdy z Państwa zajmuje się innymi zagadnieniami, o czym ja wiem, bo korespondowaliście Państwo, może nie ze mną bezpośrednio, ale wiem, że Państwo zajmujecie się różnymi zagadnieniami. I pierwsza kwestia, która jak się wydaje byłaby kluczowa dla naszej dyskusji, nie będzie niejako do każdego z Państwa kierowana, bo jak powiadam, nie bardzo mamy czas, lecz do księdza profesora i księdza profesora. To będzie ta kwestia, która wydaje się dzisiaj jest szczególnie interesująca dla filozofów i teologów. Czy jesteśmy w stanie jeszcze na początku XXI wieku, w tym czasie powiedziałbym, nurtowania niezwykle wpływowych ujęć, zgodnie z którymi ze względu na ewolucję człowiek jest niezwykle słabo oddalony od tych gatunków, które ewentualnie miałyby go w ewolucji poprzedzać. Czy jesteśmy jeszcze w stanie utrzymać tak zwaną kategorię godności odnoszoną do wyłącznie przedstawicieli ludzkiego gatunku? Czy też zbliżamy się już do takiego stanu, w którym być może ze względu na sztuczną inteligencję, o której pan premier wspominał, pojawią się jakieś byty rozumne, które nie należą do gatunku ludzkiego, a toli są tymi, którym należałoby przypisać godność. Tak? Czyli pytanie dotyczy tego, czy jesteśmy w stanie podtrzymywać jeszcze kategorię godności w tych nurtach, które w tej chwili... Może tak. Bardzo proszę. Czy można taki szerszy kontekst. Ksiądz doktor Adam Matan. Tak. To jest taka smutna dosyć teza, że wydaje się, że liberalna, zachodnia, ateizująca się cywilizacja zmierza do samozagłady w pewnym sensie. Bo jeśli Boga nie ma, to nie ma człowieka. Parafrazując kiedyś tytuł książki Leszka Kołakowskiego, tak, który mówi, że jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno. Wydaje mi się, że ta kategoria godności człowieka, która przede wszystkim pokazuje nam, że człowiek jest wyróżnionym bytem w przyrodzie, jest niezwykle zagrożona. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony badania nad prymatami, znaczy nad małpami człowiekokształtnymi, van der Waal na przykład, czy tacy filozofowie jak państwo Churchland, pokazują, że właściwie i na poziomie racjonalnym, to znaczy używanie rozumu, jak również moralności, również dostrzegamy tego typu zachowania u małp człowiekokształtnych. Z drugiej strony badania nad sztuczną inteligencją również pokazują nam pewne przejawy racjonalnego myślenia u maszyn. W związku z tym wydaje się, że tak jak pan profesor o tym tutaj mówił w swoim wykładzie, ta kategoria godności wydaje się rozciągać, albo przynajmniej człowiek przestaje być tym wyróżnionym bytem w świecie przyrody. Jeśli to nie jest kategoria ufundowana na naturze, na ontycznej naturze człowieka, no to się wszystko to rozmywa. A w związku z tym dehumanizujemy człowieka, czy dehumanizuje się człowieka i widać tego takie konkretne przejawy zresztą, prawda? Wtedy możemy odebrać godność dziecku, które poczętemu, prawda? Lub też człowiekowi, który przekracza jakieś tam granicę wieku,
i dokonywać eutanazji. To jest już obserwowane, prawda? W związku z tym jeszcze raz bym powiedział tak, że jeśli Boga wykluczymy, tak, zupełnie z naszego świata, to również wykluczamy samych siebie praktycznie, degradujemy się jako ludzie. Czy ksiądz profesor Marek Ławreszuk dodałby coś do tego? Z innej nieco perspektywy. Wydaje mi się, że tutaj w tej dyskusji stanowisko chrześcijańskie jest jednoznaczne. I to, od czego zaczęła się dzisiejsza dyskusja, od tych słów wprowadzenia, które pokazały taką zgodność, bo w końcu fundamenty, na których zbudowane są te koncepcje, czy to rzymskokatolicka, czy prawosławne, przecież są te same. Więc trudno tutaj przeakcentować cokolwiek. Dodałbym może tylko tyle, że chrześcijaństwo jako ta religia, która również wpłynęła na rozwój kulturowy Europy, jako jedna z wielkich religii, jako jedyna z wielkich religii, stawia takie przeakcentowania ze strony teocentryzmu na antropocentryzm. I to w perspektywie rozmowy o ludzkiej godności, wydaje mi się, że tej rozmowy by nie było, gdyby losy Europy nie były związane z chrześcijaństwem. To właśnie ta nauka o człowieku, o jego wyjątkowości, o człowieku nie jako o grupie, o tej masie, o której mówił totalitaryzmy, ale właśnie o tej wyjątkowej osobie, o której mówił Chrystus, wydaje się dalej prowokować. I na tym, jeżeli na tym się opieramy, no to w zasadzie tutaj stanowisko jest jak najbardziej tożsame. Ja dopytam, jeśli można, ten wątek, bo on jest chyba kluczowy, jako wątek wstępny nawet do naszych dalszych rozważań. Czy stanowisko katolickie i stanowisko prawosławne są zgodne, gdy idzie o sposób pojmowania tego momentu wyznaczającego człowieczeństwo? Stanowisko, jak starałem się sam pokazać, tym stanowisku katolickim, bardzo mocno zaakcentowany jest problem dotyczący wciąż, mimo przełomu nominalistycznego, występowania tak zwanej natury gatunkowej, która to natura gatunkowa jest rozumiana jako zespół tak zwanych skłonności przyrodzonych, a człowiek swoim umysłem, rozumem przyrodzonym jest w stanie zespół tych skłonności przyrodzonych rozeznać, zatem jest w stanie rozeznać naturę gatunkową. Tak? I w związku z tym jest w stanie poznać to, co jest treścią dobra, skojarzonego, czy treścią prawdy nawet, skojarzonej właśnie z tym zespołem skłonności przyrodzonych, kojarzonych jako natura gatunkowa. Czy tutaj stanowiska są zgodne i czy tu idziemy w tym samym kierunku jako chrześcijanie? Zaraz zobaczymy. Proszę Państwa, teologia moralna jest ufundowana na personalizmie, na pewnym pojęciu osoby. To jest kluczowe pojęcie osoby, persony. Tak? I nawiązujemy tutaj oczywiście do tego klasycznego też określenia, kim jest osoba, boecjusza, czyli indywidualna substancja natury rozumnej. I to pojęcie, nie wiem na ile w kościele prawosławnym jest też funkcjonuje, to może ksiądz profesor. Niczego nowego nie odkryjemy tutaj. Jesteśmy zgodni. Człowiek jako obraz Boży i podobieństwo Boże. Tym się zajmowali teolodzy jeszcze Kościoła Niepodzielonego. To stanowiło fundament dalszych rozważań teologicznych i budowy całej koncepcji nauczania chrześcijańskiego. Więc bazujemy bazując na tym nauczaniu, przede wszystkim odwołującym się do Ewangelii, ale też z perspektywy tego doświadczenia pierwszego tysiąclecia, no, trudno podważyć tu. Jeszcze bym dodał, że to jest dosyć skomplikowane zagadnienie związane z pojęciem osoby w ogóle. Znaczy prawdopodobnie w to włączyłby się zaraz cały problem psychofizyczny, to znaczy dyskusji relacji umysł-ciało. Dualizm czy monizm, prawda? Dzisiaj te liberalne filozofie raczej idą w kierunku pewnego monizmu, tak? I funkcjonalnego postrzegania umysłu. Natomiast to klasyczne rozumienie, tak? Osoby jest bardziej dualistyczne, znaczy jest dusza, jest ciało, prawda? Jest,
jest osoba, która jest czymś więcej niż tylko zespołem komórek, tkanek, neuronów. Wiem, że w opinii wypowiadających się tak, chrześcijanie mają niejako wspólny sposób myślenia odnoszący się do tej godności rozumianej ontycznie z jednej strony, rozumianej nawet moralnie i czy jako tak, godności oczywiście. Sumienia z drugiej strony. Fundament jest niejako naturalistyczno-prawny w dalszym ciągu podtrzymywany przez jedną i drugą, przez jeden i drugi odłam chrześcijaństwa. No dobrze, no to kolejny segment niejako naszej dyskusji, gdy już ustaliliśmy to, co dotyczy człowieka jako takiego, każdej poszczególnej osoby bez względu, rozumiem, na wyznanie, bez względu na płeć, na przynależność narodową, klasową, przepraszam, że tak brzydko powiedziałem i tak dalej, i tak dalej. I wiemy, że mamy dzisiaj dwa bardzo interesujące, bardzo trudne niejako tematy dyskutowane. Najpierw w latach 80., 90. problem feminizmu, który narastał w tamtym czasie, a następnie niejako ten problem, który w Europie nade wszystko jest bardzo żywy, to znaczy problem starzenia się społeczeństw. Jeśli można byłoby zacząć od tego pierwszego chronologicznie, nie wiem, czy gdy idzie o ważność, bo nie chcę tutaj ustalać w żaden sposób tych relacji, natomiast gdy idzie o ten pierwszy problem, no jest jakiś problem z prawami kobiet, które to kobiety do pewnego stopnia wydobywają niejako nierównomierność albo nierównorzędność zapewne tego, co moglibyśmy nazwać prawami mężczyzn w zestawieniu właśnie z prawami kobiet, mimo że ten fundament godnościowy i dla każdej kobiety, i dla każdego mężczyzny, dla każdego wierzącego na gruncie monoteizmu, czy wierzącego na gruncie politeizmu lub ateizmu jest wspólny, jest taki sam. Jak to jest z tymi prawami kobiet i gdzie tu są problemy zasadnicze? Panie profesorze, czy ja powinnam mówić, tak? Panią profesor. Pani profesor Dajnow, ja Małgorzata Dajnow. Dziękuję bardzo, panie premierze, panowie rektorzy, szanowni państwo, panie profesorze. Czy jest problem w kwestii równości kobiet i mężczyzn? Tak pan postawił pytanie. Myślę, że tego w prosty sposób można odpowiedzieć, że takiego problemu nie widzę. Natomiast, szanowni państwo, chyba powinnam zacząć od tego, ponieważ dzisiaj jest dzień szczególny. Jutro mamy rocznicę wyboru Jana Pawła II na papieża. Mija 40 lat, 16 października został wybrany Jan Paweł II. Myślę, że w odniesieniu do tematyki naszej konferencji dotyczącej godności i sprawiedliwości, jego myśl w odniesieniu do kwestii kobiecej powinna być rozwinięta. Jan Paweł II nie rozpoczął dyskusji o miejscu kobiety w społeczeństwie. Dyskusję rozpoczęli dwaj wybitni jego poprzednicy, a mianowicie wspomnę papieża Jana XXIII. Tu pan rektor był łaskaw wspomnieć o encyklice Pacem in Terris, w której to już Jan XXIII nawiązał do miejsca kobiety w społeczeństwie, jej praw, jej udziału w życiu nie tylko rodzinnym, przestrzeni domowej, ale także życiu społecznym. Kontynuatorem myśli Jana XXIII był Paweł VI. On również właściwie w kilku dokumentach odniósł się do kwestii kobiecej. Wyniósł dwie wybitne kobiety, a mianowicie świętą Teresę i Katarzynę ze Sieny do godności Kościoła. Było to niezwykle ważne wydarzenie w odniesieniu również do podkreślenia wkładu kobiet w nauki teologiczne. I przechodząc do Jana Pawła II, Jan Paweł II właściwie w około 100 dokumentach odniósł się do kwestii kobiecej. Ja pozwolę sobie wymienić dwa zasadnicze dokumenty, a mianowicie w 1988 roku w liście pasterskim o godności i promocji kobiety wskazał jednoznacznie, że kobieta ma swoje miejsce nie tylko w przestrzeni rodzinno-domowej, co było rzeczą oczywistą i stanowisko Kościoła wobec tej kwestii
było znane. Natomiast zwrócił uwagę, że kobiety mają swój wkład w rozwój, wielowiekowy rozwój życia społecznego. Ja tylko dodam, że przecież również na ziemiach polskich od końca wieku XIX to głównie kobiety organizowały czy angażowały się w szeroko rozumianą dobroczynność i rozwój polityki społecznej w odniesieniu jakby do tematyki dzisiejszej konferencji. I wreszcie w 1995 roku list do kobiet całego świata, Jan Paweł II posyła list do odczytania podczas obrad podczas Światowego Dnia Pokoju, obrad mających miejsce w Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym liście podkreśla właśnie, że dla pełni życia społecznego, rozwoju życia publicznego, miejsce kobiet jest miejscem oczywistym. Dla pełni rozwoju, powiedziałabym, społeczeństw, również miejsce kobiet w tym aspekcie jest rzeczą konieczną, wręcz niezbędną. I wreszcie przychodząc do słowa feminizm, szanowni państwo, Jan Paweł II nie bał się tego słowa, nawet w historiografii możemy spotkać określenia feminizmu katolickiego, którego twórcą był właśnie Jan Paweł II. Ja tylko w uproszczeniu powiem, że w świetle tej definicji kobieta ma równe prawa zarówno w domu, rodzinie, czyli przestrzeni domowej, jak i w życiu publicznym. Ta dyskusja, którą Jan Paweł II rozpoczął, miała bardzo ogromny wpływ na dyskusję nie tylko w Kościele katolickim, nie tylko w Kościele powszechnym, ale również w życiu publicznym, właśnie poczynając od końca lat 80., lat 90., ta dyskusja właściwie może być prowadzona i w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Trochę chciałem swoim pytaniem sprowokować, prawda, do takiego krytycznego bardzo namysłu nad ewentualną kwestią dotyczącą wykluczenia zauważanego przez tak zwane środowiska feministyczne, mimo przyjmowania godności, jako tej ontycznej godności jako fundamentu wspólnego, jednakiego dla mężczyzn i dla kobiet. Ale może się powiedzie później jakaś prowokacja. Panie profesorze, pana zainteresowania zmierzają w kierunku namysłu nad godnością nie tyle przedstawicieli różnych płci, ile nad godnością kogoś, kto niezależnie od płci jednak podlega temu procesowi starzenia się. Jaki jest problem związany, czy zespół problemów związanych z podtrzymywaniem godności, albo lepiej realizowaniem godności człowieka na różnych etapach jego życia osobniczego? To są kapitalne kwestie każdego z nas na pewno dotykające. Bardzo proszę. Panie profesorze, szanowni państwo, ja zanim przejdę do odpowiedzi na to pytanie, to chciałbym jeszcze parę słów tutaj na temat tych pytań poprzednich. Pani profesor mówiła o roli kobiety i w społecznym nauczaniu Kościoła. Ja chciałbym powiedzieć, że ja bardzo często dyskutuję z żoną na ten temat, bo obydwoje stanowimy takie małżeństwo egalitarne i to, co pan profesor mówił o tym, o tej godności moralnej, ja sobie zrobiłem tutaj notatki, która tkwi immanentnie w człowieku, więc ja mam tę godność moralną, która we mnie tkwi, ona ma godność moralną, która tkwi w niej. My często dyskutujemy, nie zawsze ta godność się do końca zgadza ze sobą i jak dochodzi do ostrych dyskusji i ja widzę, że ona zaczyna milczeć i przejawia raczej niewielką wolę do kontynuowania, to mam wrażenie, że ta godność jej została naruszona. W związku z czym powoli się wycofuje i szukamy jakiejś wspólnej definicji naszych godności. Natomiast proszę państwa, co do dwóch podstawowych, tych fundamentalnych kryteriów, mianowicie sprawiedliwość społeczna i godność.
Ja jestem przedstawicielem nauk społecznych i zawsze lubię coś zdefiniować i wywskaźnikować. Te obie kategorie się poddają trudno wskaźnikowaniu. Jako student byłem wychowany na publicystyce Stefana Kisielewskiego, który mówił, że jak z różnych kierunków słyszy słowa sprawiedliwość społeczna, to mu się scyzoryk w kieszeni otwiera, bo on nie wie, co to znaczy. Więc właśnie tu jest cały problem, proszę Państwa, że my definiujemy to na gruncie filozofii i to jest bardzo dobrze, no bo musi być teoretyczna refleksja, żeby przejść do jakichś praktycznych działań. Natomiast to jest tak rozmaicie rozumiane, że stąd rodzą się różne nieporozumienia potem, kiedy próbujemy zbudować sprawiedliwe państwo czy sprawiedliwe społecznie państwo. Bo jeżeli my mamy jakieś poczucie sprawiedliwości, która tkwi w nas, no to musimy, tak mi się wydaje, ze sobą dyskutować i dojść do jakiegoś kompromisu, budując takie sprawiedliwe państwo. Natomiast wracając do tej problematyki człowieka starego, rzeczywiście ja tutaj podniosłem taką kwestię w korespondencji z panem profesorem, brzmiącą, to ona brzmi trochę prowokacyjnie. Czy można w polskim społeczeństwie godnie się starzeć? I jak się obserwuje, proszę Państwa, tę pozycję człowieka starego w naszym społeczeństwie, mówię człowieka starego, przepraszam, to nie brzmi ładnie, ja rozumiem, ale mówienie człowiek starszy to jest taka poprawność polityczna, bo ja jestem starszy niż mój syn, ale nie uważam się za człowieka starego. Więc jak się to obserwuje, to oczywiście zawsze patrzy się przez pryzmat roli. Jeśli ten człowiek jest pozbawiany swojej roli społecznej, wycofywany, znaczy wypychany, dobrze jest, jeśli on się sam, dokonując refleksji swoich możliwości, wycofuje, ale tak jest rzadko, on traci poczucie własnej wartości, to jest po pierwsze, a po drugie też społeczeństwo na niego patrzy w taki sposób, że w zasadzie to społeczeństwo z niego już niewiele ma. Więc w moim przekonaniu, żeby zostawić tę godność, pozostawić, my musimy stworzyć pewne mechanizmy, pewne możliwości. Tutaj myślę o pewnej przestrzeni, w której człowiek stary, zarówno kobieta, jak i mężczyzna, kobiet w wieku starszym jest więcej, proszę Państwa, więc tutaj szczególnie powinniśmy dbać o kobiety, żeby stworzyć taką przestrzeń, żeby ten człowiek mógł być aktywny. Nie zmuszać do aktywności, ale stworzyć przestrzeń możliwej aktywności. Oczywiście i wtedy, bo jak się patrzy na rozmaite badania, to widać, że człowiek jest społecznie akceptowany, bardzo pozytywnie na niego się patrzy, jego wartość jest wysoka, kiedy on wykonuje pewne społeczne, użyteczne działania. Lepiej, proszę Państwa, zorganizować komitet utwardzania ulicy, bo z tego ma społeczność lokalna, niż tylko zbierać znaczki, bo z tego społeczność lokalna nic nie ma. I to jest dosyć istotne. Natomiast problem bardzo trudny pojawia się wówczas, kiedy wchodzimy w drugą fazę starości, mówimy o tak zwanym wieku trzecim i wchodzimy w wiek czwarty, kiedy człowiek nie jest w stanie działać, być aktywny i w przeciwieństwie, proszę Państwa, do okresu dzieciństwa, kiedy to dziecko jest uzależnione, musimy mu je pomagać, wspierać i ono się wybija na niezależność i potem staje się niezależne, chce być niezależny, ten człowiek chce być niezależny tak długo, jak to jest możliwe, ale przychodzi ten okres, kiedy się niezależność wytraca. To jest niezwykle trudny okres w życiu człowieka, kiedy on traci poczucie własnej wartości, ale również dosyć tak niechętnie, powiedziałbym, do pewnego stopnia patrzy też na niego społeczeństwo, bo traktuje go jako czynnik kosztów w tym momencie. I tutaj jest wielkie nasze społeczne zadanie,
i nauczania Kościoła i w ogóle edukacji, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że ten człowiek nadal ma przyrodzoną godność. I proszę Państwa, chodzi o to, że jak się rodzą pewne sytuacje problemowe, to najtrudniej jest rozwiązać takie, kiedy obie strony działają w dobrej wierze i z tego wychodzą kiepskie rezultaty. Ja podam taki przykład, proszę Państwa, w domach pomocy społecznej, kiedy ten człowiek stary jest już zależny, trzeba go karmić, jest takie zjawisko tak zwanego baby talku, kiedy opiekun, który chce nieba przychylić temu człowiekowi, zwraca się do niego z tą łyżeczką, tak jak do niemowlaka, no to chodź tu, damy ci jeść i tak dalej. Z troską to robi. Natomiast myślę, że ten człowiek stary, słuchając tego, nie czuje się najlepiej. I rzeczywiście tu jest wielkie wyzwanie przed wychowaniem na poziomie podstawowym, średnim, wyższym i również w nauczaniu społecznym Kościoła i w homiliach i tak dalej, żeby mieć to na uwadze i żeby tę sytuację poprawić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wyjaśniając jednak coś, panie profesorze, dopowiem, to jest mniej więcej tak, jeśli ja dobrze pojmuję nauczanie Kościoła, że każdy z nas ma tak zwaną godność ontyczną i pańska żona i pan. Macie państwo godność ontyczną. Dzieci, a nawet dzieci poczęte, a nienarodzone i ten, kto jest, jak to mówią niekiedy nawet w mediach, żywymi jak rośliny, tak, czy jak warzywa. Też godność przyrodzoną posiadają, tę godność tak zwaną ontyczną. Natomiast inna sprawa jest tą tak zwaną godnością moralną, prawda? To jest to, co starałem się państwu przedstawić. Idzie o to, że każdy poszczególny człowiek jest osobna brany niejako przy ewentualnym wzmocnieniu przez wspólnotę lub bez tego wzmocnienia przez wspólnotę, jest w stanie rozeznać treść tak zwanego porządku moralnego. I teraz kłopot polega na tym, czy ten porządek moralny jest należycie poszukiwany albo należycie adekwatnie rozpoznawany, czy też nie. Kwestia urażenia drugiego człowieka niekoniecznie wiąże się z tym poszukiwaniem porządku moralnego. Wiąże się z tym zakwestionowaniem godności ontycznej niekiedy, prawda? Bo drugiego człowieka traktujemy jako tego, który tej godności ontycznej niekiedy nie posiada. No dość, bo pan profesor wszedł na to pole i to się też wiąże z osobami starszymi, odesłać do takiej książki, którą kiedyś na Uniwersytecie Jagiellońskim przynajmniej każdy student studiujący politologię musiał czytać, Niezwykłe oświecenie profesora Caritata. Bardzo interesująca książka twórcy jednej z definicji tak zwanej władzy politycznej, każdemu politykowi polecam również tę książkę. I tam jest taki rozdział zatytułowany Utylitaria. To jest w ogóle o tym, w jaki sposób można doprowadzić do pewnych bardzo nieprzyjemnych konsekwencji, jeśli się konsekwentnie zrealizuje pewne tak zwane doktryny polityczne. Jeden z tych rozdziałów traktuje o tak zwanej utylitarii, gdzie w gruncie rzeczy nie szanuje się drugiego człowieka ze względu na to, że ma on przyrodzoną godność lub w ogóle godność ontyczną, tylko traktuje się go jako pewien przedmiot, który jeżeli jest użyteczny dla trwania pewnej całości, to jest podtrzymywany w istnieniu. Jeżeli przestaje być użyteczny, to jego się po prostu wyklucza. Tak? Dokładnie mówiąc, unieważnia go. Prawda? Znosi się jego istnienie, można by było rzec. Prawda? To wobec tego oczywiście, że jest pewien kapitalny problem dzisiaj związany z realizacją bardzo wpływowego stanowiska określanego mianem utylitaryzmu, który w skrajnych zastosowaniach może prowadzić do takich szaleństw, tak? Unieważniających istnienie poszczególnych ludzi. W każdym razie bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że z całą pewnością na planie niejako godności ontycznej państwo fantastycznie żyjecie w rodzinie żoną. Jeśli mógłbym dodać, bardzo proszę, to pojawia się również też takie rozróżnienie, czy należałoby go dokonać, pomiędzy godnością, która ontycznie przysługuje człowiekowi, a jeszcze czymś takim jak poczucie godności. Prawda? Poczucie godności. Bardzo często ludzie tracą poczucie godności. Oprócz tego, że jestem wykładowcą w seminarium duchownym, kapelanem KIK-u w Białymstoku, to też prezesem Fundacji Spe Salvi, która archidiecezjalnej fundacji, która zajmuje się od 10 lat wykluczonymi i bezdomnymi, realizując projekty street workingu. I ci ludzie właśnie doświadczają przede wszystkim utraty poczucia godności. Oczywiście godności ontycznej nikt nie jest w stanie odebrać człowiekowi, ale człowiek może utracić to poczucie własnej godności.
a naruszając godność drugiego człowieka, też to jest taka, tak mi się przynajmniej wydaje, że w gruncie rzeczy my nie odbieramy mu też godności, bo nie możemy tego zrobić, ale odbieramy sobie godność. To znaczy ten, kto krzywdzi i odbiera godność drugiemu, tak naprawdę odbiera ją sobie. Rozumiem, że wchodzimy na bardzo trudne zagadnienia, znów filozoficzne, powiedzmy w ten sposób, że prawdopodobnie to jest niemożliwe, skoro ta godność ontyczna jest nieutracalna. Ktoś, kto nie szanuje w drugim człowieka, rzec można, jest raczej tym, który nie jest w stanie zrealizować godności moralnej albo godności sumienia. To jest ten, który niejako neguje tę drogę prowadzącą do właściwego postępowania, rozpoznania treści prawdy jako immanentnej treści pewnego porządku moralnego i tak dalej, i tak dalej. Czyli kłopot jest nie tylko semantyczny, to jest bardzo poważny kłopot na dwa sposoby istotny. Z jednej strony, czy poczucie sumienia jest czysto subiektywne, czy to poczucie sumienia niejako każdy z nas formułuje sobie albo projektuje sobie, narzucając je w spotkaniu z drugim, tak? To jest od strony tego podmiotu mającego owo poczucie, prawda? Poczucie godności, które ewentualnie może być pogwałcone. A z drugiej strony jest kwestia właśnie realizowania tego ewentualnie godności ontycznej w zestawieniu z tak zwaną godnością moralną lub godnością sumienia. Tu jest bardzo poważny problem, jak się wydaje, ponieważ krytycy stanowiska chrześcijańskiego będą bardzo często podnosić, że tak naprawdę to wy mówicie o godności sumienia i godności moralnej w związku z pewnym porządkiem moralnym, który wiążecie z projektem pochodzącym od Boga, który coś rozpoznaje albo coś arbitralnie ustanawia, a my przecież tego nie uznajemy. Tak? I to jest pewien kapitalny problem, który moralny tak naprawdę. Godność to jest pewna zgodność, można by powiedzieć, zgodność mego moralnego postępowania z naturą. Tak? Jan Paweł II mówił o prawach człowieka wpisanych w serce, tak? Czy gdzieś ukonstytuowanych, tak, w nim. I ta godność płynie z tej zgodności, tak? Znaczy, i godność ontyczna, i godność moralna, ta immanentna, o której mówił pan profesor, to jest tak naprawdę zgodność pewna, no, takie zbitka słów. Godność i zgodność. Przepraszam. Tak naszła mnie pewna refleksja, może obrazoburcza troszeczkę, tylko czy my wchodząc w tą taką obronę godności z perspektywy chrześcijańskiej nie zaczynamy zaraz odbierać godności tym naszym oponentom, którzy dyskutują i odrzucają normy chrześcijańskie, doktryny jako pewne wytyczne prowadzące do naszych wniosków. To jest też chyba tak cały czas, że nie jesteśmy w stanie dojść do wspólnej, zamkniętej definicji, w pełni zamkniętej. Albowiem jeżeli popatrzymy na godność osobistą człowieka, to w relacjach między ludźmi ten może dojść przecież do sytuacji, że czyjaś godność narusza przy okazji prawo, czy godność, czy właśnie te poczucie godności drugiej osoby. I jeżeli przejdziemy z poziomu takiego indywidualnego, interpersonalnego na poziom ogólnospołeczny, to myślę, że tutaj w tej skali makro realizujemy ten sam w tym momencie projekt, czyli zderzenie dosyć ściśle sformułowanej i określonej koncepcji chrześcijańskiej z inną koncepcją. No, gdzie jest ta granica? I poszukując odpowiedzi w chrześcijaństwie, dosuwa mi się taki wniosek, że chrześcijaństwo pozostawia pewien zawsze margines. Jeżeli weźmiemy nauczanie chrześcijańskie, szczególnie nauczanie ewangeliczne Chrystusa, to tam zawsze zostaje pewien margines nawet na ignorancję prawa w sytuacji większego dobra, które można osiągnąć w kierunku człowieka. To zawsze jest ta jedna owca z 99, tak? To zawsze jest ten syn marnotrawny, który wraca i chociaż nie ma prawa, jest przyjmowany.
I ja myślę, że w tym też tkwi siła chrześcijańskiej koncepcji. Ona jest otwarta. W prawosławnej teologii pojawił się w obrębie prawa kanonicznego, ale weszło to również w eklezjologię kościelną, pojawiła się zasada ekonomii, jako pewnego odstępstwa od skrupulatnego przestrzegania litery prawa kanonicznego ze względu na dobro jednostki. I tym prawem ekonomii kościelnej, tu odsyłam świeża publikacja profesora Kałużnego w Krakowie, opracował bardzo solidnie monografię dotyczącą właśnie kościelnej ekonomii. W tym momencie ta zasada jest pewnym wentylem, który pozwala na właśnie na wyjście z takich impasów, w które my często sami wchodzimy, jeżeli bierzemy tylko definicyjnie dwie strony i dwie strony analizujemy. To tak jak pan profesor mówił, czasami trzeba odejść troszeczkę w bok i ustąpić pola. Rozumiem. Szanowni państwo, państwo się już domagają pytań z sali. Zatem pytania z sali bardzo prosimy formułować, rozumiejąc, że mamy do godziny 12:20. Bardzo prosimy o pytania z sali. Jako że nie znam wielu osób, bardzo proszę przedstawiać się, jeśli ktoś z państwa będzie chciał zadać pytanie. Ja tylko zaznaczę, że mamy mikrofony dostępne, więc wystarczy podnieść dłoń, aby poprosić o mikrofon. Ksiądz rektor chyba chce zadać. Tak, ojciec rektor na pewno. Specjalista od wolnej woli. Czyli ja mam odpowiadać, tak? Mam zadać pytanie. Proszę państwa, no oczywiście ja tutaj z księdzem właśnie od duszpasterzem akademickim bardzo się zgadzam z tym wszystkim, co powiedziałem. Sam się zajmuję kwestiami tak zwanym kognitywistyką, czyli po prostu w jaki sposób rozumieć to pojęcie osoby. Co to jest osoba? Bo tutaj padła definicja, taka definicja filozoficzna i to z tym się wszyscy niby zgadzamy, ale jak zaczniemy to konfrontować z tym naukowym obrazem świata, gdzie osoba jest jakąś wiązką, jakimś zbiorem i tak dalej, to wtedy to pytanie o godność nam się bardzo skomplikuje. Nam się bardzo skomplikuje i po prostu w tym obrębie katolickiej nauki społecznej się możemy wszyscy tutaj zgadzać i to jest bardzo, jakby to być, to płynie wręcz ta cała argumentacja, ale gdy to zobaczymy z tej drugiej strony, tej nauki nie podzielają, no to bardzo trudno będzie nam to uzasadnić, tak jak profesor to próbował zrobić, odwołując się do tych wszystkich, prawda, dystynkcji filozoficznych, bardzo zresztą uargumentowanych i to się przyjmuje. Więc moje pytanie tutaj było, by na przykład do pana profesora, jak sobie radzić właśnie z tym rozumieniem godności, gdy powiedzmy, byśmy troszeczkę wyszli poza ten obręb, który tutaj, na którym się wszyscy zgadzamy, prawda? A kontrowersja poradzi się i ze strony ontologicznej, ze strony społecznej, ze strony gospodarczej, jakiejkolwiek strony. Pan profesor może wybrać którąś z tych stron i próbować to jakoś może uzasadnić. Księżarek, czy słychać? Księża rektorze, no ja ze strony filozoficznej nie jestem specjalnie kompetentny, ale na odpowiedź na to pytanie. Natomiast ze strony społecznej, jak najbardziej, zachowanie godności, proszę państwa, wiąże się z pewną użytecznością człowieka. Więc ja, tak jak powiedziałem, tworzenie takich przestrzeni, gdzie ten człowiek może być użyteczny i też z bogaceniem się na przykład społeczeństwa. Proszę państwa, w świecie zachodnim człowiek stary do późnych lat, nawet jako niesprawny już, wymagający opieki, jest bardzo pożądany, dlatego że on jest inwestorem. Przez całe życie dorobił się pewnego kapitału i to nie chodzi mi o milionerów, tylko chodzi o takich przeciętnych ludzi, którzy składają sobie pieniądze i
on jest bardzo pożądany ze strony różnych instytucji finansowych jako inwestor, więc no niestety nie mam przykładów takich, które pokazują, że człowiek jest gremialnie szanowany tylko dlatego, że jest człowiekiem. Patrzy się na to jednakowoż przez pryzmat pewnej użyteczności. Więc idąc tą ścieżką, ja bym budował takie relacje, które będą pomnażały tę użyteczność człowieka, której być może on nawet sam w sobie do końca nie wyczuwa. No to tak powiedzmy relacja taka idealna, no to są relacje ze strony ludzi, którzy mają te cechy charakteru wykształcone w sposób, może przesadzę, ale heroiczny, więc oni to zauważają. Natomiast prosty człowiek no, tego nie zauważa, więc jeśli my stworzymy pewne ramy, gdzie człowiek stary będzie mógł funkcjonować i wydobyć z siebie wszystko, co jest najlepsze, co on ma, to na pewno przyczynimy się do utrzymania większego szacunku wobec niego, a w związku z tym do poczucia godności, bo on tę godność ma. Ex definitione, tutaj pan profesor nam to jasno wyłożył, ale chodzi o to, żeby on czuł tę godność, którą ma. I jeśli będziemy w ten sposób, tak mi się wydaje, działać, to na pewno to poczucie godności z niego, u niego podniesiemy. Poczucie godności, poczucie własnej wartości. Bardzo proszę. Dzień dobry, Tomasz Filipowicz. Proszę Państwa, mam takie pytanie. Ksiądz profesor Ławreszczuk mówił o tym, że ta dyskusja może się odbywać dlatego, że obracamy się w kręgu kultury chrześcijańskiej, która postawiła nam taki, a nie inny poziom godności człowieka i taki właśnie jej określenie. Ale biorąc pod uwagę, że godność jest tym fundamentem, który sprawia, że możemy rozmawiać o kwestii moralności, nie wiem, praw kobiet, postrzegania osoby indywidualnie, ale na przykład na zapytanie. Nie czuję się specjalistą od dialogów, szczególnie w Europie Zachodniej, chociaż z drugiej strony może nie, może jednak faktycznie coś się uda zrobić. Albowiem z perspektywy Kościoła Prawosławnego w Polsce, który jest kościołem mniejszościowym, my wypracowaliśmy pewien modus vivendi współistnienia no, w wielokulturowym środowisku i też właśnie ten dialog jest prowadzony w jakiś sposób. W jaki sposób? Przede wszystkim no, to właśnie z poszanowaniem godności, tak? Dyskutantów. I tutaj nie wiem, do czego pan zmierzał, czy to chodzi o jakiś system sekularyzowany, czy inny system religijny, który się gdzieś tam rozwija na Zachodzie. Jedno i drugie, no ale i z jednym i z drugim chyba w tym momencie powinniśmy dyskutować na równym poziomie, uznając w jednym przypadku głębie myśli i teologicznej i moralnej, która płynie na przykład z nauczania islamu, tak, i z tradycji islamu, a z drugiej strony uwzględniając osiągnięcia świeckiej koncepcji, która głosi sekularyzm. No, nic innego nie pozostaje. W końcu, jeżeli, tak jak pan mówi, ta mapa demograficzna ulega pewnej modyfikacji, to nie możemy na to zamknąć oczu. Ja myślę, że dużym tutaj
Dla prawosławia w Polsce bycie mniejszością to też była doskonała nauka pokory. Nauka pokory i pewnego takiej troski o własne samookreślenie, samoidentyfikację, ale też przez to może większą lekkość przedstawienia tego na zewnątrz. I myślę, że tutaj w ten sam sposób ta koncepcja chrześcijańska może być przedstawiona, a często wydaje mi się, że z perspektywy właśnie takich mniejszych struktur jest to częściej bardziej autentyczne. Jeżeli mówimy o wolności, o godności, o tolerancji, no to ten nie tylko aspekt teoretyzowania, ale ten aspekt praktyczny. I te współistnienie, na przykład jakichś wspólnot, wspólne projekty, które są organizowane, przedsięwzięcia, to chyba najlepiej pokazuje i też zawiązuje pewną współpracę. Więc tak jak tutaj współdziałanie, niech to będzie współdziałanie, może nie na etapie, nie na poziomie tylko teoretycznym, ale współdziałanie w działalności charytatywnej, w jakiejś działalności prospołecznej. I w tym momencie to jest najlepsze pole też do weryfikacji tego, co rozumiemy pod definicją godności człowieka, co rozumiemy, czy przyjmujemy ten antropocentryczny model, czy przyjmujemy jakiś teocentryczny, czy przyjmujemy jakiś totalitarny, gdzie są te różne grupy. Wtedy możemy zwrócić uwagę na to, co nas łączy, co nas dzieli. Tyle. Przepraszam, jeżeli trochę nie w temacie, ale starałem się. Jeśli mogę jedno zdanie dodać, to powołując się na nauczanie papieża Franciszka i adhortację posynodalną Amoris Laetitiae, papież wyraźnie mówi, żadnego wykluczenia osoby ze względu na jakiekolwiek względy, czy ktoś jest piękny, czy brzydki, inteligentny, czy głupi, nawet, co więcej, papież mówi dosyć mocno, nawet niezależnie od tego, czy jest dobry, czy jest zły. Nigdy żadnego wykluczenia drugiej osoby, niezależnie oczywiście tym bardziej od jej poglądów. W związku z tym dialog należy prowadzić ze wszystkimi. Natomiast trzeba też sobie zdawać sobie sprawę z pewnych różnych, co do aksjomatów, można by powiedzieć, różnych obrazów świata. I tutaj, trudno sobie wyobrazić, żebyśmy się gdzieś zgodzili, chociażby jeśli się różnimy co do kwestii godności człowieka w aspekcie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Są dwa różne spojrzenia i tu nie widzę możliwości porozumienia. Będziemy w punkcie wyjścia się po prostu różnić, a dalej to już jest tylko konsekwencje. Dziękuję bardzo. Pani profesor, bardzo proszę. Szanowni Państwo, w odniesieniu do tego, co powiedział mój przedmówca, również Jan Paweł II piętnował, czy krytyczne miał bardzo podejście do kwestii wykluczenia ze względu na różne statusy społeczno-kulturowe, prawda, czy ze względu na niepełnosprawność, czy omawianą przeze mnie kwestię kobiecą, czyli płeć. W odniesieniu do Pana pytania, Szanowni Państwo, może jeszcze jedno zdanie uzupełniające do mojej poprzedniej wypowiedzi, a mianowicie ta dyskusja zapoczątkowana czy pogłębiona przez Jana Pawła II na temat kwestii kobiecej doprowadziła do tego, że w większej mierze niż wcześniej również Kościół katolicki, a także społeczeństwo szeroko rozumiane podjęło dyskurs na temat, powiedziałabym, różnego rodzaju stereotypów czy nieprawdziwych ocen dotyczących właśnie kwestii kobiecej, miejsca kobiety w społeczeństwie. Odnośnie pewnych tendencji zachodnich, Szanowni Państwo, szeroko rozumiane prądy zachodnie, czy to z Europy Zachodniej, czy Stanów Zjednoczonych, również w kwestii równouprawnienia, czy samego postrzegania kobiet w społeczeństwie docierały na ziemi polskie od końca wieku XIX, one były słyszalne. Natomiast czy się przyjęły? Otóż z moich też dociekań naukowych i obserwacji ważniejszą kwestią jest, powiedziałabym, utarty czy szeroko rozumiany
katalog związany z tradycją danego obszaru kulturowego, państwa, kraju czy regionu. Jakbyśmy postrzegali Polskę jako region, to status miejsca kobiet w społeczeństwie dyktowany jest również pewnymi, czy przede wszystkim utartymi schematami myślowymi, prawnymi, charakterystycznymi dla danego państwa. W Polsce mamy obowiązujący czy wszechobecny wzorzec dotyczący z jednej strony tradycyjnych ról kobiet, z drugiej strony też uczestnictwa kobiet w życiu publicznym, co jest bardzo widoczne od początku lat 90. I wszelkie prądy, powiedzmy, docierające z krajów skandynawskich czy z szeroko rozumianego Zachodu, one są oczywiście słyszalne, natomiast przyjmowane, powiedziałabym, w sposób bardzo, bardzo umiarkowany. Dziękuję bardzo serdecznie. Tak, jeśli mogę coś dopowiedzieć do odpowiedzi, które na pana pytanie zostały sformułowane przed przekazaniem głosu ojcu dziekanowi Chomie, to powiem w ten sposób. Jako historyk, nie tyle jako historyk myśli politycznej, ile jako badacz tak zwanej współczesnej filozofii polityki, jestem lekko przerażony, gdy próbuję się odpowiadać na tego rodzaju pytania, jakie pan zadał. Otóż w tej tak zwanej współczesnej filozofii polityki, której strzępy przenikają do myślenia również naszych polityków, na tak zwanej skrajnej prawicy osobliwie i tak zwanej skrajnej lewicy, dominuje takie przeświadczenie, że w gruncie rzeczy nie ma żadnego, przepraszam, że to mówię przy kapłanach, żadnego porządku moralnego, który ma charakter absolutny. Niczego takiego nie ma. Może być jakiś porządek moralny na granicy z obyczajowym, który jest charakterystyczny dla jakiejś kultury, dla jakiejś subkultury i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego gadanina, którą uprawiają prawnicy na zajęciach z prawoznawstwa, że jest jakiś jeden porządek normatywny o charakterze moralnym i drugi porządek normatywny o charakterze prawnym, wewnętrznie niesprzeczne i one na siebie nachodzą, mają pewną część wspólną i cały problem polega tylko na tym, żeby uzgodnić ewentualnie albo zdać sobie sprawę z tego, że rozbiegają się, gdy idzie o treść. Porządek moralny wszechobejmujący, absolutny i wewnętrznie niesprzeczny i porządek prawny są w gruncie rzeczy bez podstawy. Czego się we współczesnej filozofii polityki doczekaliśmy, tak zwanej zachodniej oczywiście, o którą pan pytał, że skoro nie ma żadnego porządku o charakterze moralnym absolutnego, to wszelkie pretensje na przykład ze strony katolików, ze strony prawosławnych, ogólnie ze strony chrześcijan, ale równie dobrze ze strony muzułmanów, są do odrzucenia i nie można się ich imać, bo to są tak zwane wielkie narracje, które niejako są traktowane jako zagrożenie bliskie totalitarnemu, w każdym razie ideologiczne. Tak? Jakie jest rozwiązanie? Ano takie, żeby uznać, iż jedynym porządkiem normatywnym, który będzie nas wiązał, będzie porządek normatywny o charakterze prawnym, który ewentualnie postulatywnie wydyskutujemy, tak? Albo mniej postulatywnie wywalczymy w zmaganiach prowadzonych z rozmaitych punktów widzenia, które są wzajem do siebie niesprowadzalne. Problem polega na tym, że trochę zbliżamy się do takiej wizji marksowskiej, zgodnie z którą tak zwane życie społeczne nie jest uporządkowanym, opartym na jakimś porządku, który jest rozpoznawany, uzgadnialny i tak dalej, i tak dalej. Tylko to jest nic więcej, jak tylko zmaganie poszczególnych punktów widzenia, które to punkty widzenia skojarzone są z poszczególnymi aktorami, którzy zmieniają swoich koalicjantów, zmieniają swoich tak zwanych sprzymierzeńców i tak zwanych przeciwników w tak zwanej grze politycznej. To jest pewien problem, tak? Bo gdy my mówimy o tym, jakie jest patrzenie na godność z perspektywy chrześcijańskiej, czy więzi z perspektywy katolickiej, to powiedzmy sobie szczerze, z pewnego punktu widzenia dzisiaj to jest nietolerowane. I nasze tutaj propozycje są po prostu traktowane jako zupełnie obce, żeby nie powiedzieć niebezpieczne. Tak? To jest dosyć poważny problem dzisiaj w tak zwanym Zachodzie. Ojciec dziekan Tomasz Chona zwraca się. Szanowni Państwo, zostało około 5 minut, także jedno szybkie pytanie i jedna równie szybka odpowiedź. Jedno szybkie pytanie, ale ono wymaga minimum wprowadzenia mianowicie. Mianowicie rzecz dotyczy tego, że w trakcie wystąpienia pana profesora z tym interesującym wykładem była mowa o dwóch rodzajach sumienia ontycznego, czyli tego, co nam należy się jako ludziom, samego faktu bycia człowiekiem,
tak bardzo upraszczając, i tego godności sumienia, tej drugiej, która w pewnym sensie można powiedzieć nie należy do tego obszaru, albo zdaje się nie należy do tego obszaru godności ontycznej, używając tej terminologii. I teraz moja trudność polega na czym? Polega na tym, że mówiąc o godności sumienia, zarówno z punktu widzenia filozoficznego, pewnej tradycji arystotelesowsko-tomistycznej, jak i z punktu widzenia teologicznego, to sumienie należy konstytutywnie, czyli w sposób wewnętrzny należy do człowieka i go konstytuuje jako człowieka. Nie jest czymś, co jest, co może być lub co nie może być. Albo jestem człowiekiem, a wtedy mam sumienie, bo ono mnie współtworzy, albo nie jestem człowiekiem, jeżeli tego sumienia nie ma, tym bardziej, że w obliczu, patrząc teologicznie, sądu ostatecznego, to w oparciu o sumienie ma być sądzony. Jeżeli ja go sobie pozbawię się go i porzucę po drodze, to stawię się poza tym całym faktem. Teologicznie mi to zaczyna tutaj rodzić duży problem, jak rozumieć tę godność sumienia. I filozoficznie również, kiedy już nasz pradziadek Arystoteles mówił, że właśnie człowiek jest tą istotą, która jest w stanie rozróżnić dobro i zło, jedyna istota. Mówi filozoficznie, nie mówi teologicznie. Natomiast teologicznie godność, która jest wywodzona właśnie z tego bycia na podobieństwo Boga stworzenia. Co to znaczy, to jest inny temat. I tu bym prosił może jakieś dopowiedzenie, jak rozumieć tę godność sumienia, która mnie się raczej łączy z godnością, czy z oceną postępowania człowieka, która jest godna lub niegodna człowieka, ale nie z godnością sumienia jako tej instancji wewnętrznej, niezbędnej człowieka, czyli której się nie da pozbawić, mocą której ja oceniam, czy godnie lub niegodnie postępuję. Dziękuję. Z większą przyjemnością odpowiem, bo to jest, jak się wydaje, bardzo ważna kwestia dla zrozumienia tego, co powiedziano zostało w trakcie tego wystąpienia, choć mało istotna kwestia z punktu widzenia tych tendencji, które w odpowiedzi panu dawanej formułowałem. Już problem, jeżeli ja dobrze rozpoznaję treść nauczania Kościoła rzymskokatolickiego, to odpowiedź byłaby następująca. Każdy poszczególny człowiek, niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy nie jest wierzący i tak dalej, posiada tak zwaną godność ontyczną ze względu na przynależność do gatunku ludzkiego, który został wytworzony przez Twórcę. Każdy poszczególny człowiek ze względu na swoją przynależność ontyczną ma sumienie. Tak? Ze względu na swoją ontyczną przynależność do gatunku ludzkiego ma sumienie. Kłopot polega tylko na tym. I to jest bardzo trudne do zrozumienia dla kogoś, kto jest poza Kościołem rzymskokatolickim na przykład. Nie? Kłopot polega tylko na tym, że formułuje się koncepcję, zgodnie z którą immanentnie względem każdego poszczególnego człowieka mającego tę godność ontyczną, który występuje tak zwany porządek normatywny czy porządek moralny. I mówi się o godności sumienia albo godności moralnej w odróżnieniu od godności ontycznej, wtedy i tylko wtedy, gdy poszczególny człowiek godność ontyczną posiadający należycie korzysta z sumienia. To nie jest kwestia, czy on posiada, czy nie posiada, tylko czy korzysta należycie, czy też nie korzysta należycie. Klucz niejako tkwi właśnie w tym rozróżnieniu, prawda? Uogólniając, każdy poszczególny człowiek ma wobec tego tę godność ontyczną, każdy poszczególny człowiek przez to, że należy do tego gatunku ludzkiego, posiada sumienie. Może z niego jednak na podstawie tej autonomii moralnej, która tak mocno jest eksponowana również w katolickiej filozofii moralnej, może wykorzystać albo zaakceptować to, co poznał, albo nie zaakceptować tego, co poznał, ponieważ jest jedna treść nieustalalna w toku na przykład jakiejś procedury legislacyjnej, tylko jest jedna treść poznawalna przez poszczególny podmiot, przez sumienie posiadający, tego porządku normatywnego, który zaakceptowany przez wolę może doprowadzić do wolności człowieka, może doprowadzić do życia w prawdzie i tak dalej, no? Więc to jest kwestia bardzo, dla tych, którzy są krytyczni względem podejścia chrześcijańskiego czy katolickiego ściślej, bardzo niebezpieczna. Z tego punktu widzenia bowiem spoglądając, próbuje się powiedzieć katolikom, że wy opowiadacie o istnieniu jakiegoś porządku moralnego, którego my nie jesteśmy w stanie zaakceptować, albowiem wy odwołujecie się albo do koncepcji natury gatunkowej, albo do koncepcji Boga, który arbitralnie coś ustanawia,
odwołujecie się wobec tego do dwóch zasadniczych koncepcji porządku, których my po tak zwanym przełomie nominalistycznym w ogóle już nie jesteśmy w stanie zaakceptować. Prawda? I wokół tego toczy się bardzo interesująca dyskusja, nie tylko poza granicami etyki katolickiej, lecz również w granicach etyki katolickiej, bo wspominałem o tym sporze z lat 80. pomiędzy zwolennikami tego biologistycznego sposobu interpretowania tradycji arystotelesowsko-tomistycznej, przypisywanego Janowi Pawłowi II w szczególności, prawda? I tego sposobu interpretowania życia moralnego człowieka, który nawiązuje do ustaleń Immanuela Kanta raczej niż Arystotelesa i świętego Tomasza z Akwinu. I tutaj to napięcie też starałem się Państwu zaznaczyć. Nie wiem, czy zadowoliłem ojca dziekana, ale to byłaby odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo wszystkim panelistom za inspirującą.